Cześć! Chciałbym dzisiaj pokazać Wam terapię bólów głowy. Jest ze mną Magda, którą właśnie to głowa boli. Wspominałeś, że często? Bardzo. Codziennie? Tak. Dobra. Przejdziemy sobie jeszcze do szczegółów. Magda trochę nam więcej opowie. Ja trochę postaram się streścić takich informacji, które są ważne dla nas, dla terapeutów. Magda nie jest terapeutką, więc nie wie, co jest dla nas istotnego, ale o swoich objawach nam pokrótce powie. Jeszcze z rzeczy ważnych. Za tydzień widzimy się jeszcze na webinarze, który zresztą bardzo serdecznie Wam polecam. Też będziemy przybliżać wraz z Patrykiem temat bólów głowy, diagnostyki właśnie takiego objawu. Więc 21 kwietnia, jeśli chcecie z niego skorzystać, to ważne, żeby się na niego zapisać na stronie www.neurohead.pl. Tutaj w opisie znajdziecie link do zapisu. Okej, więc teraz przejdziemy sobie do Magdy i do jej problemu. Powiedz nam tak, bo z tego, co ja już ustaliłem, bóle głowy masz codziennie albo prawie codziennie i to są bóle w okolicy potylicy. Tak. Najczęściej. Z tyłu najczęściej, tu gdzie mamy takie dwie kuleczki. Dobra. Potylica. I co nasila ten ból? W trakcie dnia po prostu, kiedy pracuję i się schylam. Dobra. Pracę masz siedzącą. Tak. Siedzącą. Okej. Okay. Wspominałeś też o bólach czoła. A to też jest taki sam ból? Nie, to jest taki ból bardziej zatokowy przy schylaniu się. Przy schylaniu się. Ale schylasz się też codziennie, bo pracę masz siedzącą. Okej. Okay. Czy ten ból jeden z drugim występuje w tym samym momencie? Nie. Nie. Okej. Okay. Który jest częstszy? Ostatnio ten z tyłu, dlatego że on mnie boli codziennie. Dobra, okej. Okay. Codziennie. A co sprawia, że ten ból się zmniejsza? Albo że ci przechodzi? Nic. Nic. Rano mnie po prostu mniej boli, czyli muszę się wyspać. Okej, okay. Czyli spanko pomaga. Jak dobrze śpisz, to pomaga. Jak dobrze. Okej, okay, bo jak się nie wyśpisz, to rozumiem, że jest tak sobie. Okej, okay. A co poza samym pochylaniem się do przodu i pracą siedzącą sprawia, że ten ból jest gorszy? Czy, nie wiem, poziom stresu na to wpływa? Nie wiem, trudno mi to ocenić. Może okay. Ja zawsze zwalam na pogodę. Na pogodę. Dobra. Okej, okay. Słuchajcie. Informacji mamy dużo i niedużo. Wiemy, że coś poza czołem i potylicą w okolicy głowy cię jeszcze boli? Tak, zdarza się, że to jest ból całej głowy, dlatego że mam wtedy też na światło bardzo dużą czułość. Mhm. Tak. Dobra. Jak migrenowa. Jak migrenowa. Ale czy to jest ból taki bardziej od środka głowy, jakby ci ją rozsadzało, czy taki ściskający od zewnątrz? Ściskający. Dobra. To by nam się nie do końca zgadzało z bólami naczyniowymi. Naczyniowymi, czyli z między innymi migreną. Dlatego, że migrena zazwyczaj ma taki charakter pulsujący od środka. U ciebie jest raczej on taki, by to wskazywało na to, że jest napięciowy. A ten, no nazwijmy to na razie po twojemu, taki migrenowy. Jak często on się zdarza? Rzadko. Raz w tygodniu, raz dziennie, raz w miesiącu, raz na rok? Może raz na 3 miesiące. Raz na 3 miesiące. Dobra. Jak długo trwa? Od 2 godzin do całego dnia. No dobra. Okej. Okay. I wtedy jakbyś go tak określiła, nasilenie tego bólu? Tak, gdzie zero, od 0 do 10. 0 brak bólu, a 10 to niedźwiedź odgryza ci nogę. Ten właśnie tak powiedziałam, że jest migrenowy, bo on mnie skłonił do tego, żeby coś na ten temat w ogóle zacząć czytać, bo to był już taki ból, gdzie się nie mogę na niczym skupić, ani nic robić, bo rozsadza łeb. Okej. Okay. A jednocześnie poza takim tą nadwrażliwością na światło pojawiają się, nie wiem, zawroty głowy, nudności, wymioty. Nudności. Nudności. Dobra. Żygać tak nie żygam. Okej.
No dobra, to pozostaje nam w sumie sprawdzić, co się dzieje. Więc mamy oto, oczywiście ugryziemy sobie od strony takiej neuroterapeutycznej. Oczywiście wywiad zawsze ma na celu też odsiać jakieś zagrożenia, więc jest to też element diagnostyki różnicowej. U Magdy wszystko by na to wskazywało, że problem jest w pewnym sensie mieszany. Nudności i ten światłowstręt mogą sugerować, że są w to zaangażowane chociażby też gałęzie nerwu błędnego, czy w ogóle układ autonomiczny. Są niektóre właśnie te elementy, mogłyby sugerować, że problem może być naczyniowy, aczkolwiek no, nie do końca jakby zgadza nam się ten czas, w jakim to może występować. Trudno jest określić jakby ten trigger, czyli punkt zapalny dla takiego problemu, skoro zdarza się on dosyć rzadko. Jednak te problemy codzienne no, raczej mają taki charakter faktycznie napięciowy. Więc sprawdzimy sobie najczęstsze miejsca, wykonamy na początku kilka testów nerwowo-mięśniowych i będziemy szukali obszarów, które mają na to bezpośredni wpływ. Także poproszę Cię, żebyś położyła się na plecach. No dobra, to tak, dajesz sobie ręce wzdłuż ciała. Ja Cię będę badał testami nerwowo-mięśniowymi, więc pokażę Ci na początku na Twoim lewym ramieniu, na czym te testy będą polegały. Daję sobie rękę do takiej pozycji i teraz starasz się utrzymać tą pozycję. Ja będę próbował popchnąć w kierunku do leżanki, tylko Ty starasz się postawić mi opór na tyle, żeby Twoja ręka pozostała w miejscu. Jakby Twoją intencją jest nie ruch w stronę przeciwną, tylko zostanie w tej pozycji, tak? Więc teraz hop. Ja teraz Cię lekko ukuję. I jeszcze raz. OK. Tutaj mamy hipertonię. Daję jeszcze tutaj do boku. Trzymaj. Dobra. OK. I tutaj w tym drugim teście czułaś, że ręka leci. Nie? Więc tak mniej więcej wygląda ta reakcja. Sprawdzimy sobie teraz mięśnie dla szyi i kilka mięśni dla samej głowy z wykorzystaniem też właśnie ruchu wskaźnikowego, czyli tego ruchu, który robiliśmy sobie teraz przed chwilą. Wszystkie te testy powinny być dla Ciebie bezbolesne, nie powodować żadnej dolegliwości. Tak, dlatego powinny, ale gdyby się okazało, że któryś z tych ruchów jest dla Ciebie niekomfortowy albo powoduje chociażby sam, nie wiem, ból głowy albo ból szyi, to od razu też mi o tym mów i taki test wtedy sobie przerywamy i będziemy kombinowali w inny sposób. Tak? Powinno być komfortowo. Dobra. To teraz tak. Na początku zrobimy sobie testy dla mięśni MOS-ów. Także zrób taki ruch, taki protrakcji głowy, czyli takiego wysunięcia głowy do przodu, tak jak żółw. OK. I teraz obróć sobie głowę mocno w stronę prawą. I teraz ja puszczam, trzymaj. Trzymaj głowę w tej pozycji. OK. Trzymaj. Aha, miałam trzymać. Tak, miałaś trzymać. Jeszcze raz. Głowa do góry, obrót, trzymaj. OK. No dobra. Jeszcze raz. Drugą stronę sprawdzimy. Obróć, trzymaj. Niespecjalnie. OK. Mosy symetrycznie w dodatku. Więc może nam to sugerować, że problem jest natury kręgosłupowej, trzewnej. Akurat one są też zaopatrywane przez nerw dodatkowy, nerw czaszkowy, więc być może jest to jakaś komponenta taka autonomiczna. Postaramy się sobie to sprawdzić, ale możemy jeszcze w tym celu zbadać mięśnie czworoboczne, właściwie mięśnie czworoboczne po obu stronach. Więc teraz tak, daj sobie głowę tutaj do boku, unieś lekko bark w kierunku do ucha i teraz test polega dokładnie na tym samym. Trzymaj. OK. Na drugą stronę. Dokładnie to samo. Unieś. Trzymaj. No dobra. Mamy hipotonię obustronną. Obustronnie czworoboczne, obustronnie mosy. Zobaczymy, czy też inne struktury w obrębie szyi mają tą toniczność zaburzoną. Sprawdzimy sobie prostownik. Także teraz ja będę próbował podnieść Twoją głowę do góry. Ty starasz się zatrzymać tą pozycję. Trzymaj. Dobra, na pewno jest silny. Ale czy
ma prawidłową toniczność. Teraz ukłuję cię w potylicę i trzymaj jeszcze raz. Dobra, jest prawidłowa toniczność. Zobaczymy sobie mięśnie pochyłe. Trzymaj. Niekoniecznie. Ok. Hop. Trzymaj. Niekoniecznie. Długi szyi. Jeszcze zagnij sobie tak. Hop. Nie. Tak musisz najpierw brodę troszeczkę do mostka i do góry. Trzymaj. Dobra. Silny. Jeszcze raz trzymaj. Brodę cofnij. Ok. Dobra. Jest normotoniczny. Także przede wszystkim te ruchy związane z zaangażowaniem mięśnia MOSA, mięśni pochyłych i czworobocznego dla obu stron są hipotoniczne. Nie mamy tutaj jakichś struktur hipertonicznych. Oczywiście gdzieś tam moglibyśmy sobie sprawdzić jeszcze chociażby dźwigacze czy powiedzmy obręcze kończyny górnej, ale mamy trochę struktur hipotonicznych, więc możemy sobie z nich wyjść do dalszej pracy. Zobaczymy jeszcze może mięsień skroniowy, czołowy i potyliczny. Do tego potrzebujemy już wykorzystać wskaźnik, więc ja sobie przejdę tutaj na drugą stronę. Trzymaj teraz ten ruch, patrz się przed siebie, trzymaj. Ok. Trzymaj. Hipotoniczne. Trzymaj jeszcze raz. Dobra. Żywacze. Trzymaj. Ja. Ok. Jeszcze raz. Hop. A, hipertoniczny żywacz. Opuść. Opuść rękę. Daj jeszcze raz do góry. Trzymaj. Dobra. Skroniowy. Trzymaj. Prawidłowe. Normotonia. Żywacz po drugiej stronie. Trzymaj. Po tej stronie prawidłowy. Trzymaj. Dobra. I skroniowy po stronie lewej normotonicznej. Czy coś się działo z samymi zębami? Masz, nie wiem, rwane ósemki. Może jakiś ból w stawie skroniowo-żuchwowym? Te mam rwane. Te masz rwane, górne. Mhm. W sensie. W sensie. Dobra, ok. Daję sobie ręce wzdłuż ciała. Staraj się nie dotykać niczego poza leżanką. No i teraz musimy sobie po prostu sprawdzić. Nie mam dolnej jedynki. Też prawda. No dobra. Czyli tak. Mamy kilka takich miejsc do sprawdzenia. Generalnie oczywiście całą głowę, szyję musimy sprawdzić, żeby zobaczyć, co nam zaaktywuje mięśnie MOSY, mięśnie czworoboczne. Więc mówiliśmy tak, że są możliwości związane z kręgosłupem, układem autonomicznym i układem trzewnym, który zresztą od układu autonomicznego jest zależny, więc możemy wyjść na początku od głowy. My tutaj sobie wcześniej porozmawialiśmy o tym, że tam kilka wypadków było, gdzie głowa oberwała, więc to jest dobry punkt zaczepienia. Więc teraz tak, spróbujmy jeszcze raz przejść do MOSA. Daj sobie głowę do góry, obróć i teraz ja lekko tutaj skompresuję czubek głowy. I teraz trzymaj. Trzymaj. O! Jest silny. I normotoniczny. O, jeszcze raz. Hop, hop. Mocniej trochę obróć głowę. Hop, trzymaj. Dobra, silny. I normotoniczny. Sprawdzimy czworoboczne. Podnieś lekko bark do góry. Trzymaj. O, to już teraz jest silne. A zobaczymy, czy nam nie wpadł w hipertonię. Trzymaj. Nie. Ok, czyli jakby sama stymulacja góry już sprawia, że nam się poprawiają te mięśnie. Zobaczymy sobie jeszcze drugą stronę. Unieś teraz bark. Trzymaj. Dobra, tu mamy hipotonię, ale jeszcze raz sobie dotkniemy góry. Ok,
Trzymaj. Jest silny. Normotoniczny. Okej. Okay. Mamy coś. No dobra. Moglibyśmy sobie już właściwie przejść do samej terapii. Ale zobaczmy, czy może jest jeszcze jakieś inne miejsce, które nam tą sytuację poprawia. Także zrób sobie jeszcze raz taką protrakcję. Obróć głowę do boku. Dotkniemy sobie tutaj brody przy brakującej jedynce. Trzymaj. Nie, to nic nie poprawia. Jeszcze raz. Hop. Okolice stawów skroniowo-żuchwowych. Trzymaj. Nic to nie poprawia. No i powiedzmy dla któregoś czworobocznego sprawdzimy to samo. Podciągnij sobie bark do ucha i raz znowu brodę. Ok, trzymaj. Jest silny i normotoniczny dla brody. No i możemy sobie jeszcze sprawdzić te ósemeczki. Ok, trzymaj. Też silny i normotoniczny. Ok. Jako, że broda... Dobra, zróbmy jeszcze testy dla mosów w sumie, bo teraz wiemy, że czubek głowy poprawia nam właściwie wszystko, ale też miejsca po ósemkach, po obu stronach. Dla nich moglibyśmy chociażby teraz posłużyć się wskaźnikiem i zobaczyć, czy stymulacja tych miejsc będzie nam poprawiała toniczność dla samego żwacza. Więc ja znowu przejdę sobie na tą stronę. Trzymaj rękę. Trzymaj. Dobra. Teraz tak. Podrażnimy tylko ten obszar. Trzymaj. Dobra. Tu mamy hipertonię. Ok. Jest w porządku. Są tutaj okolice. Hop. Trzymaj. No to jakby niczego nie zmienia. Czyli jakby drażnienie tego miejsca z jedynką nie jest na tyle dużym bodźcem, żeby nam cokolwiek tutaj zmieniało. Także dobra, zaczniemy sobie po prostu od terapii czubka głowy. Ok, także będziemy chcieli najpierw sprawdzić, który bodziec będzie dobry do leczenia tutaj samego czubka głowy. To jest obszar, w którym mamy szew strzałkowy, także ja zazwyczaj w takich miejscach testuję najpierw troszeczkę delikatniejsze formy pracy. Jeśli one jakby nam tutaj niczego nie wnoszą, no to wtedy warto w takim miejscu popracować chociażby pinami, czy tą ostrzejszą stroną kata. Niestety nie jest to zawsze dobry pomysł, dlatego że często takie ostrzejsze działania w obszarze samych szwów czaszkowych potrafią nam pacjenta wrzucić w hipertonię i później jest go, a przez jakiś czas trudno z niej wyciągnąć. Także sprawdźmy sobie na początku te delikatniejsze. Trzymaj. Sprawdzamy tylko sam wskaźnik. Jest w porządku. Ja teraz sobie takim delikatnym pocieraniem wzdłuż samego szwu sprawdzę, co tu się zmienia. Jest normotonia. Okej. Jakby niczego nam nie zaburza, więc bodziec jest jakby niedrażniący, ale zobaczymy też, czy on będzie nam poprawiał w ogóle struktury jakby zależne. Więc możemy sobie przenieść w ogóle samego mosa chociażby. Trzymaj. Na wskaźnik. Hop. Trzymaj. Ok. Jeszcze raz. Dobra. Mamy cały czas hipotonię na wskaźniku. Pracujemy sobie chwilę wzdłuż szwu. Kilka sekund. Trzymaj. Ok. Jest normotoniczny i nie wpada nam w hipertonię. Ok. Także w sumie cała moja praca
tutaj będzie polegała na tym, że na samym czubku głowy, o tutaj nawet masz takie wyczuwalne wgłębienie w tym miejscu. I co to znaczy? No to znaczy prawdopodobnie, że kiedyś gdzieś bardzo mocno przymociłaś głową o coś. Mhm. Mhm. Tak, jakby struktura tutaj już nie ma za bardzo znaczenia, dlatego że nie mamy na nią dużego wpływu. Właściwie wątpię, czy mamy jakikolwiek. Aczkolwiek takie miejsce też zawsze warto sprawdzić, czy zaburza nam toniczność, bo właściwie wszystkie urazy głowy no mają taką, mają potencjał do tego, żeby nam dużo różnych objawów na całym ciele wywoływać. Szwy czaszkowe są bardzo bogato unerwione. W ogóle cały obszar czaszki jest zaopatrywany też przez, przede wszystkim przez nerwy czaszkowe. Akurat tutaj czubek głowy zaopatruje gałęź nerwu wzrokowego. Poza niektórymi oczywiście gdzieś tam wyjątkami, częściowo jeśli chodzi o czucie, to mamy też zaopatrzenie z plotu szyjnego chociażby, więc gdzieś okolice potylicy niekoniecznie muszą być z nerwami czaszkowymi związane. Więc taka praca powinna tutaj trwać mniej więcej 2-3 minuty, po czym sprawdzamy toniczność wszystkich struktur, które na początku były hipotoniczne. Ok, sprawdźmy sobie teraz po takim jednym działaniu, które struktury nam się poprawiły, czy się poprawiły. Więc tak, jeszcze raz, głowa do protrakcji. Obrót. Trzymaj teraz tą pozycję. Ok, silna. Normotoniczna. Ok, daj sobie teraz głowę do boku. Podnieś lekko bark do góry. Trzymaj. Ok. Jeszcze raz, tutaj teraz ukuję. Jeszcze raz. Dobra. Lewa strona działa. Teraz daj jeszcze tu. Podnieś bark do góry. Trzymaj. Czworoboczne. Działa. Most po stronie prawej. Hop. Trzymaj. Dobra. Ukuję. Ok. Dobra. Mieliśmy jeszcze hipotoniczne mięśnie pochyłe. Więc hop, nie, najpierw hop, 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 trzymaj. Dobra. Okej, okay. Druga strona, hop. Nie, bez tej protrakcji głowy. Hop, 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 trzymaj. No i dobra. Okej, okay. Sprawdzimy jeszcze sobie żwacz, bo po tej stronie był hipertoniczny. Trzymaj. Ok. Trzymaj. Ok. Jest normotoniczny. Także nie mamy właściwie już żadnych struktur, które byłyby zaburzone. Powiedz mi, czy jesteś w stanie jakoś sobie ten ból w potylicy czy w czole wywołać? Jak dużo czasu potrzebujesz, żeby cię zaczęła boleć głowa? Powiedzmy w takim pochyleniu. Ja nie czekam na niego. Nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No dobra. Także możemy ewentualnie spróbować jeszcze po prostu popsuć naszą pracę. W jaki sposób? Także słuchaj. Usiądź sobie na chwilę. Usiądź sobie. No, opuść sobie nogi na jedną stronę. Pomachaj sobie głową na boki. Kilka razy takie zrób okrążenia głową. Mhm. Dobra. Kładź jeszcze raz. I sprawdzamy. Dobra. Głowa do protrakcji. Do rotacji. Trzymaj. Ok. Normo. Cyk. Jeszcze raz. Hop, hop, trzymaj. Ok, pochyłę, trzymaj. Trzymaj. Dobra. Hop, hop, hop. Trzymaj.
Dobra. I czworoboczna. Podnieś bark do góry. Trzymaj. Norma. I druga strona. Bark do góry. Trzymaj. Norma. No i pozostał nam żwacz. Trzymaj. Hop. Jeszcze raz. Hop. Trzymaj. No dobra. Także sprawa wydaje się całkiem prosta, bo pozostałe struktury, które sobie sprawdzaliśmy, były normotoniczne. Także pozostaje nam monitorować przez najbliższe dni efekt tego działania. Prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze u Magdy włączyć autoterapię, która może polegać na samodzielnej pracy z nerwami czaszkowymi, ewentualnie z samym tym miejscem, które już teraz opracowaliśmy, oczywiście nie tego samego dnia, tylko na przykład dzień, dwa dni później, też w zależności od samopoczucia. Także słuchajcie, tak może wyglądać taka naprawdę podstawowa i prosta diagnostyka dotycząca bólu głowy. Jak widzicie, opieramy się tutaj przede wszystkim o toniczność u Magdy. Co prawda sporo struktur było włączonych, ale też bardzo łatwo udało się znaleźć miejsce, które odpowiadało właściwie za wszystkie te struktury. Więc był do tego potrzebny oczywiście wywiad dotyczący samej jakby przeszłości, czyli tych przebytych urazów. No i sprawdzenie jakby, czy to miejsce faktycznie oddziaływało na zaburzone struktury. Więc sprawa oczywiście nie zawsze jest taka prosta, bo mogą w to wchodzić również struktury trzewne, gdzieś tam struktury oponowe, sam odcinek szyjny, często struktury związane z samym oddechem, jeśli mówimy o bólach głowy. Akurat u Magdy też nie występują na przykład zawroty, więc sprawa jest o tyle prostsza. Więc oczywiście o takich też troszkę bardziej skomplikowanych sytuacjach będziemy mówili na webinarze, na który Was już zapraszałem na początku tego filmu. Więc przypomnę, że widzimy się 21 kwietnia, za tydzień. Koniecznie zapiszcie się na to wydarzenie. No i oczywiście przypominam też o tym, że jesteśmy teraz w trakcie sprzedaży szkolenia, które jest skupione na diagnostyce i terapii bólów głowy. Więc oczywiście więcej informacji znajdziecie dokładnie pod tym samym linkiem. Także na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.